futbolokiem Petera ogarnął, że footbreak ma na imię Mateusz. W każdym nowym projekcie musi być jakiś Mati i my mamy swojego Matiego. Panie Mateuszu, łzę wycieram, nie możesz mi pytań zadawać. Umówmy się, że będę robił jakiś znak, że chcę mikrofon. Halo, halo. Zanim przejdziemy do głównego wątku, czyli tak naprawdę dlatego, po co tutaj się spotkaliśmy, mamy dla was ciekawą informację, mianowicie konkurs polegający na tym, że do wygrania jest koszulka reprezentacji Polski. Rozmiar jest oczywiście dowolny, więc zwycięzca wybierze rozmiar i można też się umówić, że model koszulki, czy to będzie koszulka domowa, czy wyjazdowa, której tutaj nie mamy, ale szczegóły o konkursie poznacie na samym końcu. Dzień dobry widzowie, witamy was w trójkę, Mikołaj Lipiński po mojej prawej stronie. Ten bez mikrofonu, cześć. I po mojej lewej stronie Piotr Zbroja, znany inaczej jak? Futbolokiem Petera, witam was serdecznie. I witamy was na kanale Za Połowy. Jak pewnie widzieliście, zaszła pewna zmiana. Niedawno nazewnictwo, które obowiązywało tutaj na naszym YouTubie, to było NGNW. Ale ten etap mamy już za sobą i dzisiaj możesz powtórzyć raz jeszcze nazwę. Za Połowy. Brzmi dobrze, nie? Brzmi super. Bardzo tak. Dobrze. Co można zrobić za połowę? Strzelić pięknego gola, nie? Jak najbardziej. A jak wam przychodzi do głowy, jaki jest za połowy taki piękny gol? Tomek Haj, to nie wiem czemu, wiesz? Górnik no, Zabrze. No. A Podolski wtedy strzelił za połowę tego pięknego gola? Jakiego? Była bramka zza połowy Szabiego Alonso w barwach Liverpoolu. My nie pamiętamy, jaki to był mecz, nie pamiętam, ale pamiętam, że była, jak ktoś wie, to w komentarzu. Ja na przykład pamiętam gole Kuszczakowi chyba strzelić za połowę. No. Ale to takie smutne. Ostatnio coś też w Ekstraklasie było, też taki gol śmieszny. Ten z Radomiakiem, co był teraz mecz. No. No, co przegrali. Co można zrobić za połowę, oprócz gola? Jest taka rzecz, bo mi nie przychodzi nic do głowy. No, można podać, na przykład no, prostopadłe podanie, żeby ktoś wyszedł sam na sam. No dobra. No jak ale za można połowy? Też stworzyć świetny kanał na YouTubie za połowę. Na przykład. O to nie pomyślałem, no ale w sumie jak najbardziej pasuje. Więc już przechodząc tak. Do tematu, czym będzie nowe za połowy, no to za chwilę o tym się dowiecie. Dlaczego panowie w ogóle zmieniamy nazwę z NGNW na za połowy? No właśnie to mnie interesuje. Odchodzimy od Betfan. Betfan już nie jest powiązane z tym kanałem. NGNW to było skrót od nie grasz, nie wygrasz, czyli hasła betfanowego, a dzisiaj jest to po prostu za połowy i my w trójkę zaczynamy tworzyć ten kanał. Czy jakkolwiek dla was, dla odbiorców to się zmieni? No to się nie zmieni, bo aktualnie obowiązuje ten sam kształt, który był, czyli Mikołaj i Piotrek w roli twórcy. No i mój powrót. On wrócił! Odrodził się! Długo na to czekaliśmy. Ja też zęskniłem się panowie za wami bardzo. W ogóle jesteśmy w Wergolu, w Warszawie, jakbyście nie zauważyli. Tak. Dziękujemy bardzo za możliwość nagrania, przeprowadzenia tych nagrań, więc tak tylko, żeby formalności stało się zadość. Nowe za połowy, czyli stare NGNW, dla was nic się nie zmienia pod względem treści, oprócz oczywiście nazewnictwa i nowej szaty graficznej, którą przygotowaliśmy dla was. Myślę, że jest ona bardziej przystępna dla oka, niż miało to miejsce do niedawna. No mi się bardzo podoba. Kolorystyka robi wrażenie. Chciałbym jeszcze wrócić do tytułu, bo tytuł, poprzedni okay. Tytuł no. Był bardzo trudny. Ja miałem problemy, żeby to rozczytać i zapamiętać. Za połowy, no proszę pana, od razu wiadomo o co chodzi. Za połowę od razu mi się skojarzyło z piłką nożną. Dobrze, że teraz ci się kojarzy z piłką nożną, bo mamy przecież przyszłościowe plany, żeby na tym kanale pojawiały się także inne dyscypliny sportowe. Oczywiście piłka nożna nadal będzie tematem przewodnim, ale chcemy wyjść trochę poza ten schemat piłkarski i wprowadzać dyscypliny, które także was zainteresują. Oczywiście z uczestnictwem innych osób, które są po prostu fachowcami w tej dziedzinie, no bo umówmy się, my nie będziemy się wypowiadać na temat przykładowo NBA. Oprócz piłki nożnej, jaki moglibyście nagrywać, z jakiej dyscypliny materiały na NGNW? Nie na NGNW. Kiedyś, jak byłem dużo, dużo młodszy, to interesowałem się, uwaga, wrestlingiem. Trochę jak ale... Fame MMA, ale... Podpadasz tutaj na samym początku, podpadasz już, wiesz, odbiorcom. Nie, ja mówię wprost, że ja nie mógłbym się zajmować niczym innym niż piłką nożną, ponieważ na zwyczajnym świecie się nie znam na żadnej innej dyscyplinie, ponieważ już tak pochłonąłem futbolem, że nie śledzę kompletnie żadnych innych dyscyplin ja sportowych, tak więc... Ostatnio. A ty Piotrek? Powiem szczerze, że ja mógłbym na przykład nagrywać materiały o Formule 1. O, interesuję okay. się Formułą 1. Ja panowie tego sprawdzę, czy to się nagrywa. Jak już jesteśmy w temacie dyscyplin przyszłych, które będą pojawiać się na kanale, to po części zahaczyliśmy o tematykę, która będzie pojawiać się przyszłościowo, więc mniej więcej to są nasze plany na przyszłość, żeby skupiać się oczywiście na piłce nożnej, od tego rzecz jasna nie odchodzimy i będzie to stanowiło większość kontentu na nowym kanale zza połowy.
ale także przyszłościowo będziemy wprowadzać tutaj inne dyscypliny sportowe, plus nie jesteśmy jedynie na YouTubie. Bo jest to dosyć rozbudowany projekt, polegający na tym, że mamy także TikToka, więc tam także możecie nas znaleźć, w szczególności Piotrek to jest osoba, która powinna być kojarzona z tym medium. Mamy także, będziemy mieć, przepraszam bardzo, Instagrama, Twittera, wszystkie inne nowoczesne social media. Aktualnie mamy także, rzecz jasna, Facebooka, na którego Was odsyłamy, link znajdziecie w opisie. Chciałbym dodać, że jak wszystkie pojawią się to, co Mateusz powiedział, wszystkie media, to klikacie, obserwujecie i bądźcie na bieżąco z tym, co będzie się pojawiało nas za połowy, bo będzie się, tak jak Mateusz powiedział, działo bardzo dużo i warto być na bieżąco. Każdy powinien coś dla siebie znaleźć na tym kanale i o to nam chodzi. Panowie, chcecie coś jeszcze dodać na koniec tego materiału, bo chyba już wszystko omówiliśmy. Słuchajcie, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapkę, pomoże nam to dalej rozwijać nasz kanał i doda nam motywacji, żebyśmy działali prężnie. Myślę, że możemy zakończyć to pozytywnie, ponieważ przechodzimy na pewno do kwestii, na którą czekacie, czyli mianowicie konkurs o koszulkę reprezentacji Polski. Mieliśmy burzę mózgów, jakie zadanie wam zrobić, więc oddaję głos Mikołajowi, który to wszystko pomyślił. W komentarzach chcielibyśmy poznać wasze powołanie do kadry na Euro 2024. Tylko teraz tak. Piłkarz, którego wy powołujecie do kadry na Euro 2024, uwaga, musi spełniać taką podstawową zasadę. To musi być absolutny debiutant w reprezentacji Polski. Wygrywa ten komentarz, który najlepiej zaargumentuje, dlaczego akurat ten piłkarz powinien zadebiutować w reprezentacji Polski i to na Euro 2024. No i wybierzemy ten najlepszy komentarz, ten taki... Więc zastanówcie się, pomyślcie, dopracujcie, napiszcie, my będziemy czytać. I jeszcze dwa warunki, tak? Bo szczerze, nie słuchałem cię. Warunkiem na pewno jest pozostawienie subskrypcji, więc tylko stali widzowie mogą brać udział w tym konkursie i pozytywnej oceny pod tym filmem. Zwycięzca wygrywa tak naprawdę dowolną koszulkę reprezentacji Polski, właśnie domową albo także wyjazdową. Rozmiar również uzgadniamy w wiadomości prywatnej, tak? Dokładnie tak. Widzimy się w kolejnych materiałach, mam rację? Tak. A pełnoprawnie ruszamy już od przyszłego tygodnia. To był taki film jedynie informacyjny. Dzięki wielkie i... do usłyszenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.